Subskrybuj nasz kanał na YouTube. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy wierni, dzisiaj obchodzimy w całym Kościele święto Matki Kościoła, a w naszej archidiecezji uroczystość z tej racji, że jest ona patronką naszej archidiecezji. Tytuł Matki Kościoła, który został nadany Matce Bożej, jest stosunkowo młodym tytułem, chociaż wiemy, że prawda ta jest już od dawna obecna w Kościele, że Maryja jest Matką Kościoła, o czym też za chwilę powiem. Ale sam tytuł sformułowany właśnie w ten sposób został nadany właściwie około 50 lat temu. Wszystko rozpoczęło się w czasie trwania Soboru Watykańskiego II. I na tym Soborze trwał spór ojców soborowych właśnie o ten tytuł. Spór dotyczył tego, czy można nadać Maryi tytuł Matki Kościoła, czy nie postawi to ją ponad Kościołem niejako, bo skoro jest Matką Kościoła, to znaczy, że stoi wyżej nad Kościołem, a przecież jest ona córką tego Kościoła, należy do Kościoła, jest członkiem Kościoła. Ale ostatecznie ojcowie soborowi, opierając się na nauczaniu Kościoła poprzednim, na Pismach Świętych, na teologii maryjnej, uznali, że ten tytuł przynależy się Matce Bożej, ponieważ ona zrodziła głowę tego Kościoła, a więc jest Matką naszego Pana Jezusa Chrystusa, też jest dlatego naszą Matką i nie przeszkadza to jej równocześnie być członkiem Kościoła, a więc córką tego Kościoła. Te dwa tytuły się nie wykluczają, chociaż jest to przedziwne, ale Matka Boża takie przedziwne sprawy Boże zawiera w sobie, bo przecież jest i dziewicą, i matką równocześnie, co też jest niemożliwe z punktu widzenia ludzkiego oczywiście. Ona też została uchroniona od grzechu pierworodnego, a przecież wiemy, że wtedy, kiedy ona się poczęła, Chrystus Pan jeszcze nie odkupił nas, bo ona przecież go dopiero porodziła, a więc czasowo uzyskała też łaskę wolności od grzechu pierworodnego, zanim Chrystus umarł na krzyżu. Ale dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I dlatego ten tytuł został nadany Matce Bożej. Nasz Kościół w Polsce, biskupi w Polsce przyczynili się do tego, by ten tytuł został nadany Matce Bożej. Dlatego, że Episkopat Polski, a szczególnie nasz prymas, kardynał Wyszyński, skierował list do Rzymu, datowany na 15 września 1964 roku, w którym zawarte było dogmatyczne wyjaśnienie właśnie tego tytułu i biskupi domagali się nadania Matce Bożej Maryi tego właśnie tytułu Matki Kościoła. Ten list podpisali wszyscy biskupi w Polsce, więc cały episkopat, łącznie wtedy było 70 biskupów. I papież przychylił się do tej prośby i tak jak powiedziałem, na soborze był on obradowany i papież Paweł VI, teraz święty, 13 maja 1967 roku, a więc po soborze, wydał adhortację apostolską, w której wyjaśnia powód dodania nowego tytułu Matce Bożej, właśnie Matki Kościoła. Episkopat nasz, kiedy dowiedział się, że Matce Bożej ten tytuł został przyznany,
zaraz zwrócił się do Stolicy Apostolskiej o ustanowienie święta właśnie Matki Kościoła. I prośba została przychylnie przyjęta i my jako pierwsi, jako nasz naród, otrzymaliśmy ten przywilej, że świętowaliśmy tę uroczystość Matki Kościoła od roku 1971 roku. W tym roku także za zgodą Stolicy Apostolskiej został dodany do litanii tytuł Matko Kościoła. A więc za 2 lata mija dokładnie 50 lat, odkąd uroczystość ta została wprowadzona w Kościele. Teraz jest ona w całym Kościele obchodzona, ale rozpoczęła się ta uroczystość od naszej Ojczyzny. A więc jest to powód dla nas do dumy, że to właśnie z Polski wyszła ta prośba i to wołanie, by ten tytuł Matce Bożej nadać. A ten tytuł jest bardzo piękny i, tak jak powiedziałem, jest bardzo mocno zakorzeniony w nauce Kościoła. Mimo że jest nowym tytułem, to wcale jego treść nie jest nowa. Właściwie od samego początku Matka Boża miała ten przywilej, że była także naszą matką, ponieważ egzegeci, święci, tłumacząc Pismo Święte, ten fragment, w którym Pan Jezus powierza pod opiekę swoją matkę świętemu Janowi, ewangeliście, i daje za matkę Maryję jemu właśnie, dopatrują się w tym geście Pana Jezusa właśnie ustanowienie Matki Bożej matką nas wszystkich, a więc Kościoła, każdego z nas osobno, bo my należymy do Kościoła i całego Kościoła. Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, wiemy, że to był człowiek bardzo oddany Matce Bożej, pięknie napisał o tym, w jaki sposób Matka Boża jest naszą matką. I ten tytuł wcale nie jest tylko przenośnią, żebyśmy go nie traktowali, że tytuł matki jest tak symbolicznie nadawany. Nie, tak jak nasza Matka Ziemska nosi ten tytuł dlatego, że nas zrodziła. Tak Matka Boża ten tytuł nosi, co prawda, nie dlatego, że nas zrodziła fizycznie, a więc nie z powodu macierzyństwa naturalnego, bo tylko Pana Jezusa porodziła fizycznie, a więc tylko wobec Pana Jezusa ten tytuł jako Matki Ziemskiej także, Matki na drodze naturalnej, przynależy się, ale jest naszą Matką na drodze duchowej i nie tylko w sposób symboliczny. I święty Ludwik tak to opisuje, powołując się na świętego Augustyna. Augustyn żył w V wieku. Święty Augustyn mówi, że wszyscy wybrani do chwały wiecznej, co stać się mają podobnymi do Syna Bożego, na tym świecie ukryci są w łonie Najświętszej Maryi Panny, gdzie ona ich strzeże, karmi i pielęgnuje, i gdzie wzrastają, aż ich ta dobra matka nie zrodzi po śmierci do wiekuistej chwały. Śmierć bowiem jest dla nich właściwym dniem narodzin, jak to Kościół zwykł nazywać Dzień Śmierci Sprawiedliwych. A więc w tych słowach ukazuje święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, że Matka Boża jest rzeczywiście dla nas duchową matką, ponieważ od momentu chrztu zostaliśmy poczęci duchowo jako dzieci Boże. To jest dzień naszego poczęcia. Stajemy się dziećmi Bożymi i przebywamy w łonie Matki naszej Maryi. I całe nasze życie ziemskie przebywa właśnie tam.
Ponieważ Matka Boża otrzymała ten przywilej, że jest szafarką łask wszelkich, a więc wszelkie łaski za jej przyczyną spływają na nas. A więc ona wszystkich łask udziela. Ona więc nas karmi w porządku wiary, byśmy rośli, wzrastali, tak jak dziecko rośnie w łonie matki swojej. A więc każdą łaskę, którą otrzymujemy, za przyczyną Matki Bożej otrzymujemy. A więc to porównanie do łona matki jest bardzo trafne. Przebywamy więc w łonie Matki Najświętszej. Tam jesteśmy karmieni, rośniemy. I moment śmierci jest naszym zrodzeniem do życia wiecznego z tego łona matki. Zrodzimy się więc za pomocą, za przyczyną Matki Najświętszej do życia wiecznego. Nie ma innej drogi. Poczynamy się w jej łonie od momentu chrztu i zostajemy karmieni, wzrastamy na jej łonie aż do momentu śmierci, a śmierć jest bramą, kiedy przechodzimy do życia wiecznego. I przez ten czas, cały czas Maryja jest naszą matką, jest matką Kościoła. Stało się tak na mocy przywileju, który ma Matka Boża, zresztą nie bez przyczyny. Biskupi polscy poprosili, aby ustanowić to święto właśnie w poniedziałek po zesłaniu Ducha Świętego, ponieważ Matka Boża jest oblubienicą Ducha Świętego. I to Duch Święty ukształtował w jej łonie Pana Jezusa, bo za przyczyną Ducha Świętego utworzony został Pan Jezus w łonie Matki Najświętszej. Poczęła za sprawą Ducha Świętego, mówimy w wyznaniu wiary. A więc Duch Święty przez nadanie kształtu, przez poczęcie w łonie Matki ukształtował Pana Jezusa. I tak samo czyni z nami w łonie Matki Bożej. Ponieważ ona jest oddana Duchowi Świętemu jako oblubienica, to ona, Duch Święty, kształtuje nas na podobieństwo Chrystusa w łonie Matki Maryi. A więc ten cud się dokonuje, bo żeby wejść do Królestwa Niebieskiego, mamy stać się jak Chrystus. Mamy być ukształtowani na obraz Chrystusa. I na ten obraz Matka Boża nas kształtuje, pielęgnuje, tak żebyśmy ten obraz jej Syna dokładnie odzwierciedlali. A więc starajmy się być poddani Matce Bożej. Niech ona kształtuje nas na obraz swojego Syna. Niech nas karmi łaskami Bożymi, byśmy przy jej pomocy kiedyś zostali zrodzeni do życia wiecznego. Amen. Subskrybuj nasz kanał na YouTube. Bóg zapłać za wasze wsparcie. Więcej informacji w opisie filmu. Chcesz otrzymać wideo w Messenger? Napisz komentarz "chcę". Aby nas wesprzeć, kliknij "wspieram".